ostatnio prezentowaliśmy Wam najpiękniejsze gole, teraz czas na drugą stronę boiska. Wyróżnimy więc 7 naszym zdaniem najpiękniejszych parad bramkarskich z ostatnich 10 sezonów. Bohaterów było tylko 4, doskonale ich znacie. Bez zbędnego przedłużania, zaczynamy! Na 7 pozycji w naszym zestawieniu cofamy się aż do sezonu 2012-2013. Na stadionie w Kielcach panował siarczysty mróz, ale nie dotyczył on chyba Krzysztofa Kotorowskiego. W doliczonym czasie gry Kotor tak właśnie obronił strzał Michała Janoty. Trener Ojrzyński nie był zadowolony, a Lech po golu Bartosza Ślusarskiego wywiózł z polskiej stolicy mody 3 punkty. Pozycja numer 6 to już królestwo Jasmina Buricia. Sezon 2018-2019 strzelał furman i w taki oto właśnie sposób Bośniak z polskim paszportem obronił strzał zawodnika Wisły Płock. Lech wygrał z Nafciarzami, a było to przy okazji pierwsze zwycięstwo w historii Dariusza Żurawia jako pierwszego trenera Lecha Poznań. Na pozycji numer 5 wyjątkowy mecz dla Matusza Putnockiego. Lech wybrał się do Szczecina, a Słowaka nękał Spas Delew. Bułgar próbował 2 razy. Ten duet będziemy jeszcze dzisiaj widzieli, bowiem był to zdecydowanie dobry dzień dla bramkarza kolejorza, a nie najlepszy dla reprezentanta Bułgarii. Piłkarze Pogoni nie mieli szczęścia do bramkarzy Lecha. W zestawieniu znajdują się bowiem już 2 raz, a to jeszcze nie koniec. Tym razem mecz sezonu 2017-2018 i fantastyczna obrona strzału Łukasza Zwolińskiego w wykonaniu Jasmina Buricia. Obecny piłkarz Lech i Gdańsk mógł się tylko łapać za głowę, a my się mu nie dziwimy. Numer 3 to duet wcześniej już wspominany. Matusz Putnocki i Spas Delew. Lekki błąd w rozegraniu, bardzo dobry strzał Bułgara i niesamowita obrona Słowaka. Absolutnie nie dziwi, że była to jedna z interwencji sezonu. Zresztą na powtórkach wygląda to jeszcze lepiej. Sezon 2012-2013 był wyjątkowy dla Lecha Poznań. Nie inaczej było w 10 kolejce, kiedy na boisku w Krakowie Lech mierzył się z Wisłą. Bramkę na 1-0 strzelił Szymon Drewniak, w kolejorzu zadebiutował Karol Linety, a potem swoje 5 minut miał Jasmin Buric. Chwila zamieszania w obronie, strzał Boguskiego, który wydawał się nie do obrony, i Jasiu, który pokazał, że nie ma dla niego trudnych piłek. Ważne zwycięstwo i piękna interwencja. Na pierwszej lokacie nie mogło być inaczej. Jeden z największych ligowych thrillerów w historii Lecha Poznań. Kolejorz walczył o mistrzostwo i wygrywał w Gdańsku 2-0. Wydawało się, że już nic nie będzie się w tym spotkaniu działo, ale show przejął Maciej Gostomski. Najpierw zastąpił kontuzjowanego Buricia, potem jego błąd sprokurował rzut karny, a w ostatniej minucie w pełni się zrehabilitował. Zamieszanie w polu karnym, strzał Czolaka z bliska, a resztę już Państwo doskonale znają. Niekwestionowana pozycja numer 1 – Maciej Gostomski. Jego interwencja była jedną ze składowych zdobytego później Mistrzostwa Polski w 2015 roku. A my pytamy, która według Was była najpiękniejsza? Odpowiadajcie w komentarzach. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa Aforti.